Czym są stygmaty? Są to znaki, e, znak ofiary, wręcz żertwy doskonałej pana Jezusa. Choćby ojciec nie był też takim znakiem, właśnie nosił te znaki, stygmaty jako znak swojej ofiary za Kościół, za innych ludzi, dla zbawienia, dla wyrywania dusz z rąk Szatana. Witam wszystkich, po pierwszych Ojca Pio, wszystkich, co tutaj lajkują, subskrybują, komentują. Salve Maria. Podążamy śladami Ojca Pio. Po to jest ten kanał, aby jak najwięcej ludzi poznało tego świętego w łatwy i w przystępny sposób miał dostęp do obcowania z ojcem Wczoraj Wam mówiłem o takich kwestiach medycznych związanych ze zniknięciem e, stygmatów, ale jeżeli nauka nie umie w ogóle na to odpowiedzieć, jeżeli mówię, że to jest coś takiego no, niebywałego, że te znaki, stygmaty, wręcz doktor Festa tak mówił, są wręcz niezależne od ciała i Pio, trzeba się zastanowić, czym w ogóle są stygmaty, co to znaczy. No i patrzmy. Tutaj kontynuujemy tę książeczkę Stefano Campanella, no i patrzcie. Dla nauki zatem zjawisko to jest fizjopatologiczną niedorzecznością, to jest zniknięcie stygmatów. Aby potraktować temat wyczerpująco, należałoby jeszcze wskazać na duchowe znaczenie tego znaku. Wśród wielu interpretacji, jakie do tej pory przedstawiono, najbliższa mojej wrażliwości jest ta, którą wyraził cieszący się dużym autorytetem duchowy syn uczony Enrico Medi. Według jego opinii wraz ze śmiercią misja Ojca Piju została zakończona, a więc Pan cofnął swój dar. To stwierdzenie skłania nas do rozważenia etymologicznego znaczenia terminu stygmatów. Terminu stygmat. Wywodzi się on od greckiego stigma i oznacza znamię, piętno, znak szczególny. Jaki znak? Jakie zatem z nami chciał odcisnąć Pan na ciele swojego wybrańca, na ciele ojca Pio? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, co się z Pio napisał na pamiątkowym obrazku premicyjnym. Pragnąc razem z Jezusem stać się dla świata drogą, prawdą i życiem, a dla Jezusa świętym kapłanem i żertwą doskonałą. Stygmaty są więc znakiem ofiary. Ale nie jakiekolwiek ofiary. Co to znaki ofiary w pełnym tego słowa znaczeniu, żertwy doskonałej. Chrystusa, ofiary z miłości, w ostatecznym rozrachunku, te rany na ciele Ojca Pijo stanowią widzialny wyraz tego wspaniałego dzieła pojednania, którego święty dokonywał w konfesjonale i na ołtarzu. odkupienie dokonane raz na zawsze przez syna Bożego. Ciekawe, ojciec mi po prostu łączy się z Panem Jezusem, to po no, pokazuje, jak on wszystko, co robi, to był jak drugi Pan Jezus, po prostu. te stygmaki. po prostu. Dlaczego? No, Bo kapłan wykonuje sprawę z, z sakramentu, właśnie czyni widzialne znaki tej łaski. Swoimi rękoma, swoimi gestami, wszystko na rękach, na jego gestach był obecny rany Pana Jezusa. Nie należy zapominać, że to sam Jezus przez swoim wniebowstąpieniem. Wyjaśnił znaczenie nadzwyczajnych interwencji wszechmogącego w ludzką historię. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. W moje imię będą wyrzucać demony. Będą mówić nowymi językami. Węże będą brać do rąk i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chory kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. To jest piękne. W tej optyce, według mnie, należy umieścić, interpretować stygmaty ojca piju, które wśród wszystkich otrzymanych przez niego charyzmatów są z pewnością najbardziej znaczące i wartościowe. To jest charyzmat, dar dany dla kościoła. A tym bardziej ludzie łatwiej uwierzyli. Łatwiej, jeżeli w mękę Pana Jezusa, Łatwiej, jeżeli w to, że w Święty świętej dokonuje się ofiara, to, że w spowiedzi jest dana nam ogromna łaska łaska odpuszczenia grzechów. Tylko Pan Bóg może nam odpuścić grzechy. I to jest ciekawe, jak już ojciec Pio u początku swojego powołania kapłańskiego, on to widzi, pisze, pragnąc razem z Jezusem stać się dla świata drogą, prawdą i życiem, a dla Jezusa świętym kapłanem i żertwą doskonałą. Wiesz, on po prostu chciał być drugim, chciał się całkowicie złączyć z Panem Jezusem. Będąc tym kapłanem, będąc tą żerwą doskonałą ratować innych, ofiarować się za współbraci, po prostu za kościół, za grzeszników, wyrywać duszę z rąk e, szatana. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma takiego, no, modlitewnika, pierwsze, ojca Pio, w którym są zdjęcia z ojca Pio, w którym są piękne e, modlitwy. E, ojca Pio, jeszcze mamy kilkaset sztuk takich e, modlitewników, warto je zamawiać, link jest e, w opisie, no i tam trzeba kliknąć, no i jest formularzyk, wszystko jest opisane. E, to jest grupa no, wspaniałych ludzi, czemu? Bo też za nich jest co tydzień odprawiana taka sama msza, jak jest pi, odprawia po prostu, taka po łacinie, tak chcieliśmy, aby była to taka sama msza jak ojciec piju, odprawia odprawia no, za podopiecznych e, ojca Pio. Wiele łask, odmówmy teraz rować Mario. Rować Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej. Tu jest playlista o stygmatach.